Jacek Paucha to częstochowianin, związany z kulturą od wielu lat. Absolwent 4. Liceum Ogólnokształcącego oraz ASP w Warszawie. Niegdyś założyciel, wokalista i autor tekstów zespołu Formacja Nieżywych Schabów. Dzisiaj przede wszystkim ceniony malarz, autor bardzo ciekawych obrazów, twórca własnego stylu w malarstwie. Jego wystawy można oglądać w USA, Francji i w Polsce. Obecnie naucza malarstwa w Zespole Sztuk Plastycznych imienia Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Jest to pierwsza indywidualna wystawa Jacka Pauchy w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater. Poprzednimi laty gościły jego prace przy okazji wystaw zbiorowych, wystaw takich problemowych. Natomiast dopiero w tym roku po raz pierwszy. Ta wystawa jest takim krótkim epizodem w naszej galerii pomiędzy Krakowem a wystawą w Brukseli. Natomiast duża wystawa już w pełnym terminie ekspozycyjnym, prawdopodobnie jesienią tego roku lub na początku przyszłego roku. Wernisaż tej wystawy skupił olbrzymią ilość gości, może między innymi dlatego, że jakby częścią, głównym programem wasz wernisażu był teatr malowania. Jacek zdecydował się przed publicznością zdradzić tajniki swojego warsztatu i w twórczy sposób zacząć obraz, ponieważ on go nie skończył, ale przez ponad 2 godziny pracował na oczach widzów. Ci z gości naszych, którzy byli już o godzinie 18, mieli okazję obserwować od czystego płótna, tak jak mówię, poprzez kolejne fazy podmalówki, pojawianie się kolejnych motywów, kolejnych postaci. Następnie zrobiliśmy małą przerwę, odbył się wernisaż wystawy i autor kontynuował dalej malowanie obrazu. W tym momencie przy takim dosyć kameralnym pokazie indywidualnym zdaliśmy się jakby na wybór autora, na wybór artysty. On zaproponował nam wybór tych prac. Jest to dosyć charakterystyczne, jeśli chodzi o motywy jego malarstwa. Natomiast może zdradzę to, że ostatnie obrazy tutaj na naszej ekspozycji pojawiły się w dniu wernisażu i te prace, które są do obejrzenia w naszej pierwszej sali, kilka osób zaskoczyło. To znaczy ten sposób traktowania modela, postaci w tych obrazach nieco odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku jego twórczości. Ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że trzy te obrazy, postaci z tych obrazów prawie jak są w proporcjach żurnalowych, to jest prawie już glamour. Wernisażowi wystawy Jacka Pauchy towarzyszyła promocja najnowszego albumu z jego malarstwem. Imponujące wydawnictwo, które powstało w Krakowie. Możemy obejrzeć kilkadziesiąt jego prac, które powstały na przestrzeni ostatnich lat. Imponujące wydawnictwo, bardzo reprezentatywne dla jego twórczości. Była okazja właśnie na wernisażu w cenie promocyjnej nabyć ten album. Pozostaje nam nadzieja, że nie była to ostatnia wystawa utalentowanego częstochowianina. Jak zapewnił nas Robert Sękiewicz, Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater z ogromną radością jeszcze raz zaprezentuje następną kolekcję dzieł malarza.